A skos dobry za duży jest. Parkinsona masz. 1,5 grama tego, 1,5 porcji, okej? Oczywiście. Ja jak zwykle mam złe palce. Oczywiście, kurwa. No nie wyjdę. Cicho! Udało się. Mówiłem ci, że... Co ty robisz? Nie mogłem wejść. No to czemu? To co ty tym palcem robisz? Nie tak, nie tak. No nie tak, po prostu tak. Idź. Teraz? No. Po co? Śniadanie. Chcesz jeść 4000 kalorii, nie masz nic do jedzenia. Idziemy do Maka! Ile w Maku zjesz? No idziemy na stripsy. Stripsy. Tak? Stripsy w Maku? No tak, kurczę. Nuggetsy. Nie. Na piankę. Stripsy są lepsze. Nuggetsy masz w panierze. I to jest tam, nie wiesz co masz. Aha. Czyli to mięso jest zmielone. A stripsy są... Myślę, że to jest ta sama... Mocniej białkowe. Myślę, że to jest ta sama masa. Ja myślę, że nie, bo stripsy masz cały kurczak w kawałku masz położony. Muszą być takie, jak to się nazywa, prążki kurczaka? Żeby to była pierś? Tak. Exactly. Dobra, to testujemy. Hashtag vlogbook. Chodź. O kurde. Nie ma ludzi? No nie działa. Czekaj, muszę odebrać. Halo? No. Jestem w Maku właśnie.
No później pójdę. Dobrze, tak miałem zrobić. No. Ej, ale weź dwie. Już ale nie mam karty. Masz kartę? To co się stało? Powiedz im. Nie mam pieniędzy. Wróciłem z Anglii, nie mam pieniędzy. Nie, wiesz co? Lepiej wyjdzie, jak kupimy filmik. Jaki to ma makro? No proszę cię. Dobra, generalnie wniosek jest taki, że McDonald's to nie jest najlepszy posiłek potreningowy, ale to nie jest... Weź, bo cię nie widać, idź za mną. No to... Idziemy środkiem ulicy, jak debile. Kurde! To jest McDrive. Ciężko jest w tej Polsce, ciężko. Idziemy po trawniku. Ciężko się odnaleźć. Ale czemu, idziemy na piechotę do ciebie teraz? Nie, na tramwaj, na autobus. Który autobus? Polski, głodny. Widle wyglądają tak samo ogólnie. Owszem. I tu wchodzę, to mam wrażenie, że jestem... No ale to jest dobrze, bo każdy wie, gdzie co jest. No. Bułeczki. To wiesz, wybieraj. Ile chcesz? Ty robisz zakup? Trzy? Ty uznajesz. Nie, jedna ma węgli. 30 koło, nie? Czy więcej? 50? 50 gramów, no to 30 węgli gdzieś. 35. Bierz. Nie te. To jeszcze ciepłe. To te są lepsze, dude. Buły. Niestety kaszy jaglanej nie będziemy jeść dzisiaj, nie? Nie, dzisiaj kaszy jaglanej nie. Ale jutro, kto wie. Ja bym sobie, ale nie. A które? Czy te są dobre? Są dobre na pewno. No, to myślę. I kanapki. O, złoty. Ale to nie jest 100 gram. Nie wierzę. 100. Tak? No dobra. 14 tłuszczu, 26 białka. 14 tłuszczu ma? 26 białka. No dobra. Nie wiem ci. Po dwie? Po jednej? No. Z 5 i kodud. Ale jakoś białko musisz tam. No dobra. Jajka. Jajka są tam. Znalazłeś jajka? There we go. No i nic, musisz sprawdzić, czy są rozbite i wziąć jajka, no. Ale z jakiego chowu? Myślisz, że to ma znaczenie? To wszystkie są z wolnego. Nie, składkowego? Jajka to jajka, weź te jajka. Dobra. Ale zobacz, czy nie są rozbite. Ja pierdolę. Płaci za to jajko. Jedno było rozbite. Jedno było rozbite? No. Cicho, dobra, idziemy. Jaki wandal. Dobra, no. Wandalu ty. Zapraszamy do kasy. A dawaj. Co za różnica. Mój sposób przygotowywania tego posiłku. Jem go już od 3 lat chyba. Non stop. Non stop. Każde śniadanie. Nie, żartuję. Ale świetnie. Nie jem śniadań. Jem śniadanie. Teraz byłem na redukcji. UF. Generalnie skończyło się na tym, że nie poszliśmy ani do Maka, ani do tej, ani do tego miejsca, gdzie robią obiady. Tylko po prostu stwierdziliśmy, że pójdziemy do Lidla i kupimy sobie produkty, za które zapłacimy przynajmniej połowę ceny mniej. Zjemy sobie w domu na spokojnie i wyjdzie to bardziej opłacalnie, będzie można lepiej policzyć makro, no i zdrowiej, tak? Tak.
tam folii. Wiesz, że się kręci. No dobrze, no to chociaż na folii. Na folii? Chcesz pogrzeć? Chcesz pogrzeć to czy nie? Co? Te bułki. Gdzie? Czy jest sen? No brawo. Dobre zaparcie. Dobre, nie? Świeżutkie. Węgle potreningowe. Bardzo dobre. Dobra, już się ładnie wpieka. Przerzucam. Przerzucę i wtedy wrzucam jajko od razu. A ile ty świnki włożyłeś? 100. Co zamówiłeś? Jakieś tam rzeczy zdałem do dresy, koszulki, bluzy. A może być na odwrócone, jeszcze 3-4. Aha, no dobra, musimy będę dzwonić. Dzięki. Dostałeś na piwek. Ile? 50. Ode mnie też zawsze biorą, ale oni wyciągają to. No tak, bo to... Oni często mówią, o nie mam reszty. Daj spokój. No ale ja nie mam z tym problemu, bo oni ciężko pracują, więc... No. Tak samo dostawcy pizzy. Kiedyś nie dawałem napiwków. No ale teraz. Ale teraz się... Teraz rozumiesz, co to znaczy ciężko pracować. Dokładnie. Co to, bluza? Tak. A widzisz taka, że jest dłuższa z jednej strony. Z obu stron? Nie. A. Jest trochę dłuższa. Spoko. Zobaczymy później. Dobra, Rafał właśnie pakuje się do domu. Nie zdążę. Na tramwaj za 3 minuty. Za ile? Za 4 minuty gdzieś. No to świetnie. Ja, ja gdzie mam kluczyk? Gdzie mam kluczyk, człowieku? Ale nie powiedziałeś. No bo muszę zamknąć drzwi, tak? No ale to i tak będzie widać na kamerze, gdzie idziemy. A ja chcę ją schować, nie chcę w tramwaju, nie wiem być. No jedziesz do domu na 3 godziny, później widzimy się. Idę na tramwaj, zjedliśmy. Czuję się fatalnie, muszę iść do domu, wziąć leki, odpocząć trochę i później idziemy na kolację. Tak. Z kobietami. Z kobietami. Dobra, chowaj tu kamerę. Jestem zniekształcony na maksa. Dobra, weź rękę. Czemu? Nieważne. Jesteśmy w surfie. Surfburger. Surfie. Surfburger, no po polsku. Zwrócony. Co zamówiłeś? Double Trouble. Double Trouble, czyli hamburger z... Wszystko podwójne. Dwa razy bacon, dwa razy ser, sos musztardowo-miodowy. Ale jak jest tu napisane, nic nam się nie stanie. Na chwilę obecną mamy, ja mam 1800 kalorii, podejrzewam. Ja mam więcej. Ja mam 2,5. 2,5? Z czego robisz? Zjadłem białko i jogurt. Ja też zjadłem białko, ja mam 1800. Ale zjadłem parę Michałków, mam więcej. Ja jeszcze 3 sześćki zjadłem. A ja zjadłem jedno. 150 robicie. No dobra, no to mam 2. Okej, okay, niech będzie. No. Zjadł nas za to jedzenie, to nie jest jedzenie dietetyczne, to nie jest jedzenie fitness, to jest jedzenie śmieciowe. Czemu? Masz 200 gramów dobrego mięsa wołowego, masz smażonego bułkę Graham. No tak, ale smażona wołowina. Nie szkodzi. Dziewczyny są z nami, by the way, to nie jest nasza randka. Dziewczyny są tam. Udowodnić. Ale słychać was. Pokazać. No, także dla wszystkich niedowiarków. Wszystkich niedowiarków. Jeden jest. Naprawdę nie jesteś. Jeden jest jakiś troll. Jeden gość cały czas pisze komentarze, że pasujemy do siebie. No pasujemy. To jest dobry, tak? A co to jest za sos? Stary na pewno. Trzeba sekcję zrobić. Jakbyś mogli środek. Szyby, szybie widać. To jest burger, ten sos. Tak. To jest duży burger. Czekaj.
Morba, ja zjem tak. Wiecie, jak on tak szybko, to jest insane, jak on je. Ja myślałem, że ja szybko jem, nie? Ja zacznę tylko, a... On łyka. On łyka. Jak chodziliśmy do Santany, to dostaliśmy tego pieczyka, co, o którym ci mówiłem. No to on nigdy nie po prostu łyka. Czemu? Why? A ja staram się delektować tej myśli. Bo on nie jest jakoś strasznie gorący. Ja się staram tego jeść. To jest pierwotny instynkt po prostu. On po prostu łyka. Nie zwyciężysz ten. Jakby ktoś mi miał zabrać. No! Ja się boję, że Natalia wie. Zawsze to mówię komentarze na święta. A kiedyś Abi był... Jedz powoli, bo nikt ci tego nie zabierze. No. Przyszła buła. Swoją drogą czuję się fatalnie. Czuję się fatalnie, że chodzę. Dawaj, kość, znakę. Co? Powinni robić takie małe hamburgery, które da się normalnie umrzeć. Dlatego osób jak ja. No, to nie jest dla takich osób jak ja. Zasuszyłem. Nie wiem, jakiś proces. Ej, ale wiesz, że był ktoś, kto sobie zrobił... Był człowiek, który sobie zrobił od zera kanapki. 100% wszystko. Zasiał warzywa, zboże, że to zrobił. To mu zajęło chyba... Mogą mu się czekać na tykadę. Ile mu to zajęło? 6 miesięcy? Bo rok? To był proces i powiedział, że nie były dobre. Nie były? Teraz będziesz siedział tutaj pół godziny i czekał. No a Adrian w swoim stylu skończył. Czy masz fryteczki? Jeszcze parę fryteczek masz. No zdaję. Nic się nie marnuje. Ostatni miesiąc to był niszczący po prostu. W tej pracy. Aha. 17 godzin. Odwodniony, bez jedzenia. To jest tylko pre-workout. No takie zmodernizowane. No. Jedliśmy białko w prochu i alpen. No stop. Czy tam jeszcze w tej pracy w ogóle został? Wszystko chodzą. Dobra, to powiedz ty. Dobra. Nadszedł czas. Obecna sytuacja wygląda tak, że zjedliśmy. Jest która godzina? Godzina 21.05. Nie, bo zawsze ich informujemy o godzinie. No bo muszą dobre, wiedzieć, no. Muszą wiedzieć, jak jest z każdym razem. Jak dzień idzie. Jest godzina 9. No muszą wiedzieć, która pora dnia jest. To jest dobra. Chyba logiczne, prawda? Jest późno. Jak uważacie, że to nie ma sensu, jak mówię wam, która godzina, to dajcie mi znać. Ale uważam, że to jest logiczne całkiem. No dobra, jest 9. Ja się czuję fatalnie, mam gorączkę w tej chwili, tak mi się wydaje. Wziąłem, to już mówiłem, nie? Wziąłeś terapię. No bo trzeba podkreślić, że jestem chory, bo to jest istotne. Dobra, to ty mów. No tak, jesteś chory i jedziemy teraz. Ja jadę do sklepu, ty jedziesz do domu, dalej się kurować. Tak. Jedziemy na lody. Oni zjedzą lody, ja pasuję z lodami dzisiaj, ale możliwe całkiem, że zjem trochę Michałków w domu. No. Także diety jeszcze tak naprawdę nie trzymamy. Nadrabiamy, tak jakby... Chłoniemy kalorie. Dobra, wymówki. No nie, ale będzie na pewno. Na którymś etapie. No musimy, nie mamy jeszcze żadnej rutyny, nie mamy jeszcze żadnego rytmu po przyjeździe. Ciężko jeszcze się właśnie wpasować. Nie wiem, zawsze wstajemy o innej godzinie, zawsze jest inny rozkład dnia, jest dużo załatwiania różnych rzeczy po powrocie, więc no. Tak jakby ciężko jest na chwilę obecną wpaść w jakiś konkretny rytm, ale zrobimy to na dniach. Więc kończymy na tym etapie vloga. Ja muszę iść odpocząć, bo dzisiaj cały dzień w biegu. Jesteś chory. Wziąłeś teraz. A mówiłem, że ten? Źle się czuję trochę. Nie wiem, czy wspominałem. I masz gorączkę na to. Boli mi głowa. Dajcie łapki, jeżeli chcecie być na bieżąco. Tam jest taki mały dzwoneczek o napisu subskrybuj. Możecie kliknąć też subskrybuj, polecam. Ty też? Tak, jestem, polecam. Piszcie komentarze. Dzięki za oglądanie. Na razie.